ostatnim czasie do osób fizycznych na terenie całego kraju nieznana dotychczas osoba rozsyła maile, w treści których jest informacja, że prokuratura celna w Zielonej Górze prowadzi postępowanie karno-skarbowe i prokurator, w tym wypadku podpisuje się prokurator Walczak, wyznacza karę grzywny w wysokości 1000 zł. Do pisma wysyłanego do takich osób przekazywane są również blankiety z numerem konta. I w ostatnim czasie, to znaczy wczoraj, dzisiaj miałem już kilkanaście telefonów. Między innymi zadzwonił do mnie mieszkaniec Poznania, który powiedział, że no żona w zasadzie już pojechała do pracy, wzięła ten blankiet i dzisiaj wpłaci, ale chciałby dopytać się, bo to różnie to w życiu bywa, no i zdążyłem go przestrzec, także stał się bogaty o 1000 zł. A ja przestrzegam Państwa, wszystkich potencjalnych odbiorców tej informacji, że żeby takich wpłat nie dokonywać, nie reagować. Informuję, że nie ma w Polsce takiej instytucji jak prokuratura celna, a poza tym prokuratura nie orzeka żadnych kar grzywien.